Telewizja w Polsce, Edyta Hołubieńska, kolejna część naszego programu i naszej rozmowy. Będziemy mówić o gospodarce, będziemy mówić o tym, że lepiej w gospodarce, ale co przydałoby się jeszcze poprawić, bo o tym nigdy nie zaszkodzi powiedzieć. Ze mną w studio Marek Zuber, ekonomista. Witam serdecznie. Dzień dobry. No i taki temat, który bardzo mocno teraz żyje od 1 października. Polacy nie muszą już pracować do 67 roku, a co ważne, nie muszą, ale mogą, jeśli chcą. I tutaj przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni. I co ciekawe, z danych Work Service wynika, że 54% Polaków, tych w wieku powyżej 60 lat, zamierza jeszcze pracować. Tylko że, to też pamiętajmy o tym, z tego, co ja przynajmniej wiem, te dane uwzględniają także tych, którzy chcą pracować, jednocześnie przejść na emeryturę. Czyli jestem na emeryturze, dorabiać, pracuję sobie. Oczywiście, pracuję na 1/3 czy na pół etatu. Zobaczymy, ja jestem, muszę też szczerze powiedzieć, bardzo ciekaw tego, jak to się skończy, w sensie, ile osób w ciągu tych pierwszych dwóch kwartałów, bo to będzie, myślę, już takie wiarygodne, zdecyduje się skorzystać z nowych przepisów, czyli czwarty kwartał tego roku, pierwszy kwartał przyszłego roku. Patrząc na informacje, które płynęły z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jeszcze w sierpniu, ZUS spodziewał się, że może to być nawet 80% uprawnionych, co oznaczałoby 400 tysięcy osób w ciągu tych dwóch kwartałów. Więc zobaczymy, zobaczymy, jak to się zakończy. Ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz. Bardzo wielu moich znajomych, ale to oczywiście absolutnie nie jest reprezentatywne, to nie jest żadne badanie, bardzo wielu moich znajomych myśli o tym, żeby przejść na emeryturę nie dlatego, że chce faktycznie skończyć swoją zawodową aktywność, tylko biorąc pod uwagę to, jak często zmieniały się przepisy emerytalne w ostatnich kilkunastu latach w Polsce, wolą wziąć to, co jest, bo nie wiadomo, co będzie za kilka lat. Dokładnie taki argument. Czyli że może być pada. Jeszcze gorzej za kilka lat. No może się okazać przede wszystkim, że wrócimy do tych rozwiązań, czyli podniesiemy wiek emerytalny. A to jest to najgorsze, co się stało tak naprawdę. Ja pamiętam, to był pierwszy rok mojej pracy zawodowej, 99 rok, kiedy wydawało się, że to, co się dzieje... To powstanie OFE. Powstanie OFE, oczywiście. Ja znowu nie chcę dyskutować, czy to było dobre, czy to nie było dobre, ale przekaz był taki, budujemy nowy system emerytalny, który jest na wieki. Wiadomo, że nic nie ma na wieki, ale no ewidentnie wydawało nam się, że to będzie wszystko dość stabilne. Tymczasem już kilka lat później okazało się, że nie. Zaczęto wprowadzać zmiany dotyczące na przykład dziedziczenia. Potem oczywiście mieliśmy pierwszy atak na taki poważny na OFE, czyli już ograniczenie możliwości funkcjonowania funduszy, zabranie części pieniędzy za czasów Platformy Obywatelskiej. Wiadomo, był problem ze złożeniem budżetu, ale jeszcze bardziej z narastającym długiem publicznym. I chodziło o to, żeby nie zbliżyć się do granicy 60% do PKB. Teraz mamy jeszcze jakieś inne rozwiązania. Oczywiście to, co dzisiaj się dzieje, jest konsekwencją tego, co się wydarzyło kilka lat temu, bo to, co zostało z OFE, ja to nazywam OFE kadłubkowe, to nie miało tak naprawdę racji bytu w dłuższym okresie, więc ewidentnie byliśmy zawieszeni w jakiejś rzeczywistości. I dzisiaj ludzie boją się, czy to naprawdę jest koniec tej reformy. Tym bardziej, że jeśli ktokolwiek patrzy na to, co się dzieje na świecie, no to ewidentnie mamy tendencję do wydłużania tej aktywności zawodowej, a nie skracania, więc to też jest taki argument za tym, że no może faktycznie dzisiaj skorzystać i pójść na emeryturę i mieć cokolwiek, prawda, bo nie wiadomo, co tak jak powiedziałem przed chwilą, co się za kilka lat wydarzy. No, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mówi także o tym, że warto odkładać na własną rękę. I to jest taki postulat nie tylko już rządowy, ale także właśnie wielu analityków zaznacza, no, że ZUS to jest taka instytucja właśnie, której nigdy nie można być pewnym i że należałoby już dzisiaj, już teraz, nawet młodzi ludzie, zacząć oszczędzać. ZUS jest pewną instytucją w tym sensie, że stoi za nim państwo, więc jeżeli słyszę oczywiście takie opowieści, że ZUS upadnie, że jest na granicy upadania. No to upadku, na pewno nie upadnie, bo oczywiście państwo dołoży z budżetu. Jasne, to już się i tak to w Polsce działa, wiemy oczywiście, że tak funkcjonuje. Natomiast oczywiście pytanie, ile to państwo dołoży i na ile to wystarczy, czyli jak wysokie będą emerytury. I w tym sensie faktycznie
trzeba myśleć o tym, żeby samemu próbować odłożyć. Ktoś powie, no moment, ale ja nie mam pracy, albo zarabiam 2000, z czego mam odkładać? No właśnie ostatni okres to jest jednak wyraźna poprawa sytuacji na rynku pracy. Nie każdemu się poprawiło, ale myślę, że ten proces będzie kontynuowany. Myślmy tymi kategoriami. Patrzmy na to, żeby nie tylko konsumować, przepraszam, nie tylko kupować kolejny, nie wiem, mikser, spodnie, czy coś poważniejszego, samochód, ale także brać pod uwagę to, że kiedyś skończymy naszą aktywność, a nie wiadomo, jak wysoka będzie emerytura. To jest tak naprawdę bardzo proste liczenie. Odkładamy pewne pieniądze, wpłacając składki do Układu Ubezpieczeń Społecznych lub w jakiś inny sposób. Do tego dochodzą jakieś transfery rządowe, czyli na przykład z podatków, i na bazie tego wypłacamy świadczenia. Im więcej będzie pracujących, czyli tych, którzy płacą składki w stosunku do tych, którzy są na emeryturze, tym mamy więcej pieniędzy. Im mniej, tym mniej pieniędzy. Im większe dopłaty z budżetu, tym więcej pieniędzy. Im mniej, tym mniejsze pieniądze. Ale oczywiście budżet to też jest coś, na co my się składamy, bo to są przecież nasze podatki. To jest matematyka, więc naprawdę, panie Edyto, to jest wybór, to jest nasz wybór. Nie ma czegoś takiego, że optymalnym wiekiem to jest 70 lat, albo należy zróżnicować wiek kobiet i mężczyzn. To jest zawsze wybór, którego dokonujemy. My, społeczeństwo. Czy chcemy dłużej pracować, ale mieć wyższe emerytury, bo będzie więcej pieniędzy, czy krócej pracować, ale mieć niższe emerytury? Jakoś to trzeba finansować. No chyba, że pamiętamy, że jeden z ministrów kilka lat temu coś takiego powiedział, znajdziemy gaz łupkowy i tymi łupkami będziemy finansować nasze emerytury. No póki co, gaz co prawda mamy, ale jego eksploatacja nie jest za bardzo opłacalna, więc w ten sposób finansować niestety emerytur się nie da w Polsce. Kupujemy, sprowadzamy gaz łupkowy do Polski, nie wydobywamy swojego. Problem polega na tym, że w Stanach Zjednoczonych ten koszt wydobycia szacuje się na 30% tego, co trzeba by było wydać w Polsce, więc naprawdę na dzisiaj nikomu się to nie opłaca. Ale kto wie, co przyniesie przyszłość. No właśnie, i tutaj przewidywania też są różne, jeśli chodzi o to, co przyniesie przyszłość, bo wiemy, że jeśli chodzi o sytuację gospodarczą obecnie w kraju, no to jest to na dobra. Mamy przewidywania kolejnych agencji ratingowych, które mówią, że wzrost gospodarczy wyniesie nawet ponad 4% PKB. To jest dużo, to jest sytuacja dobra, ale niektórzy już przestrzegają, że trzeba pomyśleć o tym, co będzie, tak? Że kiedy wzrost gospodarczy spowolni do powiedzmy 1%, czy też będzie lekko powyżej zera, co wtedy? Czy my mamy takie zapasy? Nie mamy. Najkrócej mówiąc, zresztą panie Edyto, myśmy kilka razy już rozmawiali, choćby w tym studiu na ten temat. To jest tak naprawdę największa obawa, którą mam. Ale o tym nigdy dosyć, panie Marku. Jak rozumiem, rząd ma taki pomysł, okej, dzisiaj mamy dobrą sytuację gospodarczą, a biorąc pod uwagę tę sytuację, wydajemy za dużo w stosunku do dochodów, bo nawet, no doskonale wiemy, że oczywiście w tym roku nie ma żadnych szans na nadwyżkę budżetową. To, że ta nadwyżka się pojawiła, pewnie w części wynika z dysponowaniem głównie środkami z podatku VAT. Ministerstwo co prawda twierdzi, że nie ma żadnych opóźnień w wypłatach, ale nie wiemy tak do końca, jak to jest. To zobaczymy dopiero na początku stycznia, kiedy będziemy mieli dane za 12 miesięcy. Natomiast z całą pewnością wiemy, że nie wydaje się tyle pieniędzy, ile planowano, przynajmniej jakbyśmy rozpisali to tak miesięcznie. No, ale to chyba dobrze. No, to jest pytanie na co, bo jeśli nie wydajemy na przykład na inwestycje, to gorzej. Natomiast część tych oszczędności wynika na przykład z tego, że mamy lepszą sytuację w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dlatego że więcej ludzi pracuje, więcej płaci składki. Te składki są relatywnie wyższe, bo wynagrodzenia rosną jednak nieco bardziej niż rząd zakładał w budżecie, czyli mniej trzeba dopłacać, mówiąc krótko. Ale tak czy inaczej, oczywiście będzie w tym roku deficyt. Morawiecki mówi około 40 miliardów złotych, pewnie tyle będzie. I przypominam, to jest w sytuacji, kiedy mamy 4% wzrostu PKB, prawdopodobnie w tym roku będzie przynajmniej 7-8 krajów w Unii Europejskiej z nadwyżką, a my mamy jednak dość poważny deficyt. Myślę, że pomysł rządu jest taki. Okej, mamy ten deficyt, ale po pierwsze, cały czas pracujemy nad tym, żeby zwiększyć ściągalność podatków, a po drugie, próbujemy, ja teraz nie dyskutuję, czy to są sensowne metody, czy nie, angażowanie państwa na przykład do różnego rodzaju wielkich inwestycji. Nie dyskutujemy o tym, ale myślę, że pomysł jest taki. Próbujemy rozkręcić tą gospodarkę właśnie tymi inwestycjami, właśnie promocją nowych technologii, nowych pomysłów, i wtedy, kiedy się coś wydarzy złego, na przykład wyhamuje świat, to zdążymy już zrobić sobie podstawę tego, żeby pomimo gorszej sytuacji na świecie jednak ten budżet jakoś domknąć. Czy zdążymy? Zobaczymy. Na razie mamy jeden poważny problem. Brak inwestycji.
Inwestycje oczywiście w sensie inwestycji przedsiębiorstw, inwestycji krajowych. Chociaż tutaj sytuacja przedsiębiorców także się poprawia. Są badania, które mówią o tym, że przedsiębiorcy dobrze, pozytywnie oceniają i swoją sytuację, i sprzedaż swoich produktów, mówią, tak, że ona rośnie, ale co bardzo ważne, także konkurencyjność na światowych rynkach, a to jest kluczowa kwestia, żebyśmy stali się taką gospodarką na miarę właśnie globalną, bo jak wiemy doskonale, przedsiębiorcy w Polsce bardzo długo i bardzo często nie konkurowali w ogóle na rynkach czy europejskich, czy światowych, stawiali na Polskę, na ten rynek lokalny, i to był także problem, bo było wiele barier, żeby z tą konkurencją się przebić. No dziś widzimy, że tutaj jest lepiej. Panie, na pewno tak, tylko żeby znowu być uczciwym, to nie jest coś, co się zaczęło miesiąc temu. Jeśli popatrzymy sobie na dane dotyczące eksportu na przykład małych i średnich polskich spółek, to my jednak widzimy dość wyraźny wzrost, który zaczyna się, może takie przyspieszenie tego wzrostu, to jest 2010 rok, 9 w zasadzie już też, czyli w momencie pogorszenia sytuacji, głównie w tych krajach, które są naszymi najbliższymi partnerami, choćby w Niemczech, pamiętajmy, Niemcy też były wtedy w recesji, wielki kryzys, próbujemy szukać innych rynków. To się wtedy zaczęło. Jeśli popatrzymy na rolnictwo, bo to był taki najbardziej chyba widoczny przykład, załamanie eksportu do Rosji. Czyli to jest proces, który trwa od wielu lat. Ja jestem związany z kilkoma małymi średnimi spółkami, głównie z obszaru automoty, więc też trzeba uczciwie powiedzieć, że wygenerowanie tego produktu, którym można dzisiaj konkurować na świecie, w przypadku tych firm, o których mówię, było związane z tym, że przyszedł tu inwestor zagraniczny duży i te firmy zaczęły z nim kooperować. Mhm. Więc tak jak powiedziałem, to jest proces, który trwa. Czego na pewno brakowało? Brakowało wsparcia ze strony rządu. Zaczęło się poprawiać mniej więcej w okolicach 2012-2013 roku, szczególnie w roku 2014, ale to wciąż było niewystarczające. Mam nadzieję, że ten rząd, jeśli chodzi o właśnie taką pomoc polskim eksporterom w różnych częściach świata, będzie znacznie bardziej aktywny niż poprzedni rząd i wtedy rzeczywiście mamy szansę odnieść sukces. Natomiast jednej rzeczy się boję, nie ukrywam, mówimy o tych inwestycjach. Panie Edyto, moim zdaniem, także w kontekście tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli tego, że 300, może 400 tysięcy ludzi przejdzie na emeryturę, będziemy mieli jeszcze większe problemy na rynku pracy, co moim zdaniem doprowadzi do jeszcze większego wzrostu wynagrodzeń. Ale jak to jeszcze większe problemy na rynku pracy? Bo słyszy się, że na rynku pracy sytuacja jest dobra, wręcz brakuje widzenia, rąk. No właśnie, z punktu widzenia przedsiębiorcy. Ale ja teraz mówię po stronie przedsiębiorców, bo mówiła pani o polskich eksporterach. Mhm. Bardzo wiele branż już dzisiaj ma problemy z pracownikami, nie tylko handel, także produkcja. Jeśli będzie jeszcze mniej pracowników, odchodzimy na emerytury, no to oczywiście pytanie, do jakiego stopnia jesteśmy w stanie zapełnić tę lukę na przykład pracownikami z Ukrainy czy z Białorusi. Moim zdaniem będziemy mieli przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń. To z kolei musi doprowadzić do wzrostu cen przedsiębiorców, bo nie każdy ma miejsce, żeby móc zwiększać wynagrodzenia, podnosić wynagrodzenia i utrzymać rentowność swojej produkcji. Nie mówię tutaj oczywiście o Mercedesie, który, czy nie wiem, czy Volkswagenie, który może i 30-40% podnieść wynagrodzenie, dalej jest to dla niego opłacalne, bo w Niemczech musi płacić dużo więcej. W związku z tym prawdopodobnie dojdzie do wzrostu cen, także cen w eksporcie. No i pytanie, jak to się odbije na dynamice eksportu za rok, za półtora roku. Widzę tutaj pewne zagrożenie. Może nie być tego zagrożenia, jeżeli za wzrostem wynagrodzeń pójdzie wzrost wydajności. Ale czy pójdzie wzrost wydajności, skoro nie mamy inwestycji? Bo przecież to jest powiązane. Mm-hmm. No właśnie, to jest wielkie pytanie dzisiaj. To jest to pytanie otwarte. Czy to nas jednak trochę nie przyblokuje i to nie w perspektywie 5-6 lat, tylko roku, dwóch? Najważniejsze, panie Marku, chyba jest to dla wszystkich naszych widzów, dla nas samych, że rosną te wynagrodzenia, że mamy realnie więcej pieniędzy w portfelach. To za sprawą także tych rządowych programów. 500+ realnie daje rodzinom pieniądze do ręki. Oni niejednokrotnie mówią, że mogą gdzieś tam wyjechać po raz pierwszy nad morze, dajmy na to. Mogą kupić dzieciom więcej książek, lepsze buty, czy też posłać je na jakiś kurs. I to wszystko ma ogromny także wpływ na te nasze wyniki gospodarcze, o których mówimy, bo napędza konsumpcję. Głównym powodem wzrostu konsumpcji jest koniunktura światowa, szczególnie europejska, szczególnie wreszcie poprawa sytuacji w strefie euro. I to bez problemu możemy wykazać na bazie danych, które mamy. Natomiast oczywiście także program 500+ w tym pomaga, aczkolwiek w tej chwili już, konkretnie teraz, w trzecim, czwartym kwartale, już nie. Bezpośrednio nie. Dlatego, że proszę zobaczyć, te pieniądze rok temu rodziny już miały. W związku z tym nie mogą wydać dzisiaj więcej, prawda? Skoro
Tu się nic nie zmienia. To 500 plus nie, to nie jest dzisiaj 600 plus. Natomiast co, w jaki sposób ten program dzisiaj oddziaływuje? Na poziomie psychologicznym. Jeżeli ja mam 500 plus, z tyłu głowy wiem, że te pieniądze będę w najbliższych kwartałach także otrzymywał, to jestem gotów więcej wydać tych środków, które normalnie zarabiam, czyli po prostu więcej wydać z pensji. I to jest ten efekt, który dodaje się do wzrostu gospodarczego przez program 500 plus dzisiaj. I on rzeczywiście istnieje. Trudno, bardzo trudno jest go oszacować, dlatego że no, nie jesteśmy w stanie w głowach wszystkich Polaków być i przeanalizować, ile wydałeś dzięki temu, że te 500 plus pojawiło się w twoim budżecie, ale szacujemy, że ten efekt wynosi przynajmniej 7-8 miliardów złotych. Tak jak powiedziałem, to jest bardziej na poziomie takich szacunków niż twardych danych. No więc to jest jakiś oczywiście dodatkowy efekt, ale też pamiętajmy o tym, że jeśli weźmiemy pod uwagę cały produkt krajowy brutto w Polsce, w tym roku to będzie grubo powyżej 1 800 000 000 złotych, to te 7, niech będzie 10 miliardów, to nie jest dzisiaj coś, co w sposób najistotniejszy nas pcha. Głównie się rozwijamy dzięki koniunkturze, dzięki temu, że świat się rozwija, że rozwija się Europa, tak jak powiedziałem przed chwilą, wreszcie strefa euro, to są najważniejsze dzisiaj kraje dla nas cały czas, pomimo tego, że szukamy możliwości sprzedaży w Afryce, gdzieś tam daleko w Azji. W dalszym ciągu 3/4 sprzedaży polskich przedsiębiorstw, wszystko jednoczone, należą do inwestorów zagranicznych czy do Polaków. To jest Unia Europejska, strefa euro nieco mniej, ale to są porównywalne wielkości oczywiście. Dobre i to, że to świat nas pcha do przodu, byleby ktoś pchał, ale rząd, i tu trudno chyba się nie zgodzić, dba też o to, żeby te pieniądze z budżetu nie wypływały. Mówię tutaj oczywiście o podatku VAT, o tym, że planowana jest ta komisja śledcza, która by sprawdziła, kto i czy w ogóle stoi za tym, że te decyzje nie były podejmowane. Te decyzje mogące zmienić sytuację, te decyzje mogące uszczelnić system. Dzisiaj widzimy, że to można zrobić. Dzisiaj widzimy te kontrole, widzimy jednolity plik kontrolny. Widzimy wreszcie działania prokuratury, która no, ściga mocniej tych przedsiębiorców, tak naprawdę złodziei, którzy wyłudzali przez lata VAT. To także taka właśnie działalność nie tylko prokuratury, ale także samego prokuratora generalnego, który zwiększył karę za fałszowanie dokumentów. Bez względu na to, oczywiście możemy dyskutować, czy aż 25 lat to jest sensowne, czy nie, ale umówmy się, to co było przedtem, no to było śmieszne, biorąc pod uwagę straty budżetu państwa, to jak karano tych, których nawet złapano na tego typu przestępstwach. Jeżeli gdzieś mamy szukać poważnego sukcesu, jeśli chodzi o te obszary finansów publicznych tego rządu, dzisiejszego rządu, i to naprawdę nie ma znaczenia, na kogo głosowaliśmy i z kim, do kogo jest nam bliżej, to z całą pewnością to właśnie w obszarze zwiększenia ściągalności podatków PiS ten sukces odnosi. Jak duży? Nie potrafimy znowu tego tak dokładnie oszacować, ale myślę, że no już te pierwsze działania na czele z pakietem paliwowym bardzo mocno pokazały, po pierwsze, jak stosunkowo łatwo można ograniczyć jakiś obszar przestępczości, a po drugie, no, musi powstać pytanie, dlaczego przez wiele lat nikt nie wprowadził takiego prostego rozwiązania, jak to, które wynikało z tej pierwszej wersji pakietu paliwowego. Pakiet transportowy może jest już troszeczkę bardziej dotkliwy dla firm, bo więcej je kosztuje, ale to też jest w końcu relatywnie proste rozwiązanie, które przecież pomaga opanować przestępczość. Oczywiście wiemy o tym, że to jest cały czas taka walka. Rząd coś wprowadza, przestępcy kombinują, żeby inaczej kraść. Rząd znowu próbuje coś na to zrobić. Oczywiście, ale jednak ten obszar działań ze strony państwa jednak za poprzedniego rządu wydaje się zbyt mało aktywny. Tak to bardzo delikatnie, bardzo delikatnie określam. Oczywiście mamy też pewien minus. Ten minus, jednym z głównych powodów zwiększenia ściągalności podatków, szczególnie w kwestii karuzel VAT-owskich, jest to, o czym pani mówi, czyli aktywność ze strony ministra, czy Ministerstwa w ogóle Sprawiedliwości, prokuratury, bardzo dużo aresztowań, bardzo dużo kontroli. Kontroluje się także tych, którzy są uczciwi, bo nie da się w 100% oszacować, stwierdzić, ty jesteś złodziejem, ty nie, więc uderzamy w ciebie. To może stanowić jakiś problem dla przedsiębiorców tych uczciwych, ale nie wiemy jaki. Myślę, że to dopiero za jakiś rok, półtora będziemy mogli ocenić, czy tego typu działania ograniczyły jakość aktywność gospodarczą w Polsce. No i też, żeby być uczciwym, to trzeba powiedzieć, że jednak jakieś rozwiązania pod koniec funkcjonowania poprzedniego rządu były przygotowywane na czele z jednolitym plikiem kontrolnym. Te działania przecież zaczęły się jeszcze za czasów Platformy PSL, ale ewidentnie taka determinacja
w walce z tymi nadużyciami, to jest to, co charakteryzuje ten rząd. I na poziomie PR-u, i na poziomie mówienia o tym w mediach, i na poziomie realnych, faktycznie realnych działań. Marek Zuber, ekonomista, o plusach i minusach w gospodarce, bo nie byłby sobą. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również Państwu za uwagę w tej części naszego programu. Jeszcze za chwilę pokażemy Państwu wypowiedź pani Marii Wittner, uczestniczki wydarzeń z 56 roku. I tutaj ważny cytat, który musimy Państwu podać, aby przyciągnąć Państwa i zachęcić do obejrzenia tej wypowiedzi. Przypomnijmy, że to jest wypowiedź z festiwalu Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci. Pani Maria Wittner powiedziała tutaj, że dwa narody, które miały być zniszczone w Europie, to Polska i Węgry. Trudno nie przyznać racji, patrząc teraz na działania Komisji Europejskiej, na działania Unii Europejskiej, takie, które sprawdzają proces praworządności właśnie w tych dwóch krajach. My do Państwa wrócimy po przerwie, po tej relacji, a jeszcze po godzinie pełnej. Jak zawsze przegląd wydarzeń w Polsce.pl. Wolna Polska w wolnym świecie. 9. Festiwal Filmowy.